Nazywam się Marcin Święcicki, jestem poseł na Sejm. 24 maja będę głosował na Bronisława Komorowskiego. Bronisław Komorowski jest człowiekiem wierzącym, praktykującym, ale nie chce narzucać swojego światopoglądu wszystkim. Uznaje mniejszości, uznaje, że są różne wrażliwości, jest człowiekiem tolerancyjnym. Będę głosował na niego, dlatego że zna się na wojsku, zna się na sojuszach, na obronie narodowej, a okazało się, że jest to sprawa ważna. I co więcej, przewidział, że to może być sprawa ważna, kiedy domagał się zaprzestania polityki ekspedycyjnej i domagał się zwiększenia nakładów na wojsko. Będę głosował na Bronisława Komorowskiego, ponieważ ma sympatyczną rodzinę, dużą rodzinę, gdzie są partnerskie stosunki, rozumie młodych ludzi. To też jest bardzo ważne. Będę głosował wreszcie na Bronisława Komorowskiego, ponieważ jest człowiekiem rozważnym, walczył o naszą wolność, zna smak wolności i mam do niego zaufanie. Chciałem nominować się panią Izabelę Chmielewską jako kandydatkę do wyrażenia również swojego głosu w tej sprawie.